Podobnie jak w programach do edycji tekstu typu Word, w których możemy oprócz zwykłych akapitów tworzyć również listy, możemy takie listy tworzyć również i w HTML-u. Jeżeli chcemy stworzyć listę taką, a więc nienumerowaną, korzystamy z UL. Ja to zapiszę teraz ręcznie, UL. I zamykamy ten znacznik. A jeżeli numerowaną, to OL. Za chwilę to zobaczymy. W tym momencie stwórzmy tutaj kilka punktów. A mianowicie każdy punkt tworzymy za pomocą znacznika LI. A więc kolejne punkty listy. Na przykład pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Także te elementy musimy zamknąć w odpowiednie znaczniki. Zapisujemy i odświeżamy stronę. I mamy tutaj naszą listę elementów. Spójrzmy, co się stanie, jeżeli skopiujemy sobie tą listę tutaj. I te znaczniki zmienimy na OL. Otrzymamy oczywiście drugą listę, tym razem listę numerowaną. A więc w ten sposób powiększa się nasza strona internetowa, mamy coraz więcej tekstów, ale cały czas nie mamy jeszcze żadnego obrazka. W HTML-u wstawienie obrazka też nie jest większym problemem, jeżeli tylko taki obrazek mamy. Ja mój obrazek mam zapisany na pulpicie, jest to obrazek w formacie PNG, ale możemy tutaj stosować również obrazki JPG czy GIF. Prawdopodobnie najczęściej stosowanym formatem będzie format JPG. Obrazki czy zdjęcia, które wstawiamy do strony, powinny mieć odpowiednią rozdzielczość, nie powinny być zbyt duże. Zdjęcia, które otrzymujemy z aparatów cyfrowych, są zdecydowanie za duże, dlatego należy je odpowiednio zmniejszyć i następnie tak przygotowany obrazek możemy wstawić do strony internetowej. Korzystamy w tym przypadku ze znacznika IMG i wstawmy ten obrazek na przykład w tym miejscu. I tu przy okazji jeszcze jedna uwaga, a mianowicie, podobnie jak w przypadku spacji, tak samo i puste linie nie są widoczne na stronie HTML jako linie puste. Tak więc możemy sobie tych pustych linii tutaj zrobić nawet więcej, jeżeli chcemy, i nie będzie to miało wpływu na wygląd naszej strony. Korzystamy zatem ze znacznika IMG, żeby wstawić obrazek. I tutaj ważna rzecz, a mianowicie musimy podać w atrybucie src źródło, czyli miejsce, z którego ten obrazek ma być wczytany do strony. W moim przypadku obrazek znajduje się dokładnie na tym samym poziomie, a więc w tym samym katalogu co strona index.html, a więc mogę zapisać to w ten sposób. Zapisujemy to w cudzysłowie i tutaj podajemy po prostu nazwę tego obrazka, PNG. To już w zasadzie wszystko. Także i ten znacznik nie ma znacznika zamykającego, a więc zapisujemy to w ten sposób. Tutaj CAD nam już to podpowiada. Jak widać, mamy tutaj jeszcze całą serię innych możliwych atrybutów, z których jednak nie musimy korzystać. Jedyny atrybut, z którego musimy skorzystać, to atrybut src, ponieważ musimy podać przeglądarce informację, skąd ona ma pobrać właśnie sobie ten obrazek. Strona jest zapisana i spójrzmy, jak wygląda ona teraz. No i wszystko działa tak, jak powinno. Obrazek pokazuje się na naszej stronie. Jeśli na stronie chcemy zamieścić więcej obrazków, to chcemy je często umieścić w oddzielnym katalogu. Po prostu zebrać wszystkie obrazki w jednym katalogu, w jednym miejscu. Możemy to zrobić również w ten sposób, a więc jeżeli stworzymy sobie tutaj na przykład katalog obrazki, i przesuniemy teraz ten plik właśnie do tego katalogu, to w tym momencie przeglądarka oczywiście tego pliku już nie znajdzie. Zobaczmy. Odświeżamy stronę i obrazek jest niewidoczny. Zdefiniowanie atrybutu alt. Spójrzmy. Jest to tekst alternatywny, pokazywany wtedy, kiedy przeglądarka nie może znaleźć obrazka. Na przykład HTML5. Zapisujemy. Wygląda to w ten sposób. Spójrzmy. Tutaj pokazuje się teraz tylko tekst HTML5 zamiast obrazka. A żeby obrazek był widoczny, musimy podać oczywiście tutaj nazwę tego katalogu, obrazki, / HTML PNG. W tym katalogu znajduje się właśnie ten obraz. Zapisujemy, odświeżamy i ponownie wszystko jest widoczne.
Tekst HTML5, który był widoczny poprzednio, teraz już znika. On jest widoczny tylko wtedy, kiedy nie jest widoczny obrazek. I przechodzimy do kolejnego, bardzo ważnego elementu, a mianowicie do odnośników. To właśnie dzięki nim możemy bardzo łatwo przechodzić do podstron w danym serwisie, czy też do zupełnie innych serwisów, do zupełnie innych stron internetowych, a więc jest to bardzo ważna rzecz i powinniśmy wiedzieć również, jak takie odnośniki tworzyć. No i jakżeby inaczej, także i w tym przypadku musimy skorzystać z odpowiedniego znacznika, za pomocą którego zdefiniujemy, który fragment tekstu ma być odnośnikiem i dokąd ma on prowadzić. Odnośnikami mogą być różne elementy na stronie, mogą być to elementy tekstowe czy też obrazki. Nasz pierwszy odnośnik stworzymy na przykład tutaj w obrębie listy. Stwórzmy tutaj na przykład sobie listę wyszukiwarek. I umieśćmy tutaj na przykład Google, powiedzmy Onet i Wirtualna Polska. Każdy z tych serwisów ma swoją wyszukiwarkę i jeśli chcemy tutaj stworzyć odnośnik do Google'a, to zapisujemy to w ten sposób. A następnie mamy href, czyli podajemy adres dla naszego odnośnika. I tutaj http://google.pl. To jest pierwsza część znacznika, a więc znacznik otwierający. I tutaj zamykamy ten znacznik A. Zapisujemy i odświeżamy naszą stronę. I spójrzmy, mamy tutaj aktywny link i po kliknięciu przechodzimy do Google Polska. Jeśli chcemy na przykład podlinkować ten obrazek, to robimy to dokładnie tak samo. W tym przypadku możemy sobie skopiować ten fragment i musimy tym znacznikiem objąć cały nasz obrazek. I na końcu zamykamy ten znacznik A. Teraz możemy jeszcze zmienić link i tutaj możemy oczywiście wprowadzać dużo bardziej skomplikowane linki. Spójrzmy, skorzystajmy z wyszukiwarki Google, wpiszmy tutaj na przykład HTML5 i możemy skopiować sobie na przykład cały ten link znajdujący się w tym miejscu, Ctrl-C i wkleić go tutaj. W ten sposób będziemy mieli link do wyników wyszukiwania w Google frazy HTML. Zapisujemy. I odświeżamy naszą stronę. I spójrzmy teraz. Jak widać, nasz obrazek staje się teraz linkiem. Po kliknięciu przechodzimy do wyników wyszukiwania właśnie dla frazy HTML5. Czasami chcemy, żeby klikając na link, był on otwierany w nowej zakładce w przeglądarce. Także i to możemy bardzo łatwo zrobić poprzez dodanie kolejnego atrybutu tutaj w obrębie znacznika A. Ja pokażę to na tym przykładzie. A mianowicie atrybutu o nazwie target, czyli cel. I tutaj w cudzysłowie definiujemy odpowiedni cel, zapisując to w ten sposób. Po kliknięciu link otworzy się w kolejnej zakładce. Zobaczmy. Odświeżamy stronę. No i nasza strona cały czas jest otwarta w tej zakładce, a na drugiej została otworzona strona google.pl. A więc wiemy już, w jaki sposób tworzyć odnośniki, wiemy, jak pisać teksty czy tworzyć listy elementów, a teraz zobaczymy jeszcze, w jaki sposób możemy tworzyć tabele, ponieważ mamy i taką możliwość w HTML-u, czyli jeżeli chcemy zamieścić jakieś dane w formie tabelarycznej, to możemy to zrobić korzystając z tabelek. Do utworzenia takiej tabeli korzystamy również z odpowiednich znaczników. Jest to przede wszystkim znacznik table, który musimy oczywiście od razu zamknąć najlepiej, żeby nie zapomnieć. I następnie definiujemy na początek poszczególne wiersze tabeli. Robimy to za pomocą znacznika tr. Jeśli chcemy, możemy utworzyć na przykład od razu dwa wiersze. W ten sposób. I następnie w każdym takim wierszu tworzymy komórki. Robimy to znacznikami td. Jest to pierwsza komórka. Następnie możemy sobie stworzyć drugą komórkę. Te dwie komórki będą znajdowały się zatem w pierwszym wierszu tabeli. I to samo możemy skopiować sobie tutaj do drugiego wiersza. I teraz wypełniamy na przykład numer, tytuł albo nazwa. I tutaj podajemy numer pierwszy, powiedzmy, i w kolejnej komórce. Tutaj trzeba uważać,
żeby wstawić kursor pomiędzy odpowiednie znaczniki, na przykład Firefox. Następnie kopiujemy sobie cały wiersz, 2 i powiedzmy Internet Explorer, a więc nazwy przeglądarek internetowych. Ctrl S i spójrzmy teraz, jak wygląda to na naszej stronie. I tutaj mamy tabelkę, której obramowanie jest w tym momencie niewidoczne. Możemy to szybko zmienić, dodając tutaj odpowiedni atrybut border i w cudzysłowie 1, co oznacza grubość tej tabeli, a w zasadzie grubość obramowania. I teraz wygląda to w ten sposób. Nie wygląda to być może w tym momencie zbyt ładnie, ale właśnie w ten sposób tworzymy tabele, które możemy później za pomocą CSS-a sformatować. Ale jest to już zagadnienie wykraczające poza podstawy HTML-a. I powróćmy jeszcze na chwilę do naszego kodu i spójrzmy na jeszcze jedną przydatną rzecz, a mianowicie na możliwość zamieszczania tutaj w kodzie strony komentarzy. Komentarze przydają się po to, żeby opisać sobie stronę w pewien sposób. Czasami jest to spore ułatwienie, jeżeli wracamy do takiej strony po jakimś dłuższym czasie. Żeby wstawić komentarz, powiedzmy w tym miejscu, stosujemy taki znacznik i tutaj możemy teraz wstawić odpowiedni komentarz, na przykład właśnie powiedzmy 1 października 2011. I oczywiście taki komentarz nie jest widoczny na stronie internetowej, zobaczmy. Po odświeżeniu strona wygląda dokładnie tak samo jak jeszcze przed chwilą. A więc komentarz widoczny jest tylko tutaj w kodzie strony. I w ten sposób dotarliśmy już do końca naszego filmu, w którym poznaliśmy kilka podstawowych zasad tworzenia dokumentów HTML oraz kilka znaczników i wszystkim zainteresowanym polecam dalsze zgłębianie HTML-a. A jeżeli nie mamy w tym momencie czasu, żeby zająć się dogłębniej HTML-em i musimy szybko stworzyć jakiś fragment kodu HTML, ale nie jesteśmy w tym zbyt biegli, to możemy posłużyć się jakimś edytorem wizualnym, w którym tworzymy wygląd strony, podobnie jak w programie Word, a następnie skopiować tak stworzony kod i wkleić go na przykład do własnej strony HTML. Z takiego edytora można na przykład skorzystać na stronach tutoria.pl, gratisy i edytor html.htm. Jest również dozwolone rozszerzenie dla stron HTML. I spójrzmy, tutaj mamy właśnie taki edytor, za pomocą którego możemy stworzyć sobie fragment naszej strony. Możemy tutaj na przykład formatować też odpowiednie elementy, nadając różne kolory, czy pogrubiając dany tekst. Mamy tutaj wiele możliwości, możemy na przykład tworzyć tabele, spójrzmy, definiując je odpowiednio, czy też na przykład wstawiać znaki specjalne. I następnie klikając tutaj na źródło dokumentu otrzymujemy kod HTML. Ten kod możemy sobie teraz skopiować i wkleić do własnej strony.